Nawiązując do naszego ostatniego filmu na temat otwartych drzwi do kreatywnej współpracy, pojawił się nasz pierwszy gość. Cześć, witajcie na kanale WaterJet Support. W dzisiejszym odcinku gościmy również Łukasza, który przyjechał do nas prosto ze Starogardu Gdańskiego. Łukasz to niesamowicie uzdolniony człowiek, który zajmuje się sztuką, głównie rzeźbą. To, co widzicie przed nami, te figurki zostały wykonane przez Łukasza własnoręcznie. Na samym początku chciałabym zapytać cię, czy wcześniej, nie będąc u nas w firmie, słyszałeś cokolwiek o technologii WaterJet? Prawdę mówiąc, nie. Jestem najzwyczajniej w świecie zaznajomiony z faktem, że istniały wycinarki wodne i to tyle. Czyli dzisiaj będziemy sprawdzać możliwości naszych maszyn i zobaczymy, czy mogą one wesprzeć tak dokładnego rękodzielnika jak ty. Okej, widząc rzeźby, które mamy przed sobą, mogę śmiało stwierdzić, że na pewno nie zajmujesz się tym od wczoraj. Opowiedz nam proszę, jak zaczęła się twoja przygoda z rzeźbiarstwem. No tak dosyć ciekawie, bo nie miałem nigdy nic wspólnego z rzeźbą i nie interesowało mnie to jakoś za specjalnie. Natomiast od dziecka rysowałem i moją taką największą blokadą było fakt, że nie potrafiłem sobie wyobrażać tego, co chcę narysować, a w momencie, kiedy zacząłem rzeźbić przez w zasadzie praktycznie przypadek, okazało się, że w bryle przestrzennej jest mi zdecydowanie łatwiej tworzyć. No i tak to się rozpoczęło. Jako ciekawostka zadam pytanie, bo ja już wiem, wy jeszcze nie. Powiedz proszę, jakiego narzędzia użyłeś do stworzenia tej rzeźby? No tak, właśnie jako, że nie miałem pojęcia na temat rzeźbienia, to też nie miałem pojęcia na temat narzędzi, które się używa do rzeźbienia, więc wziąłem to, co było pod ręką, a to był akurat kawałek parasolki. Można, można. Jak już zapewne wiecie, a przynajmniej powinniście, z naszego ostatniego quizu na YouTubie, część wycięta na naszych maszynach WaterJet poleciała w kosmos, znajduje się aktualnie gdzieś w kosmosie. My, wspierając dzisiaj Łukasza, będziemy wysyłać kolejne części, kolejne materiały dookoła całego świata, ponieważ Łukasz jest tutaj, żebyśmy pomogli sfinalizować mu pewien projekt. Łukasz, powiedz mi, jak możemy cię wesprzeć w twoim projekcie? Tak jak wspomniałaś, projekt, który kończę, jest już gotowy w zasadzie i stwierdziłem, że fajnie będzie zrobić certyfikat jakości, który będzie stworzony w inny sposób niż ręcznie, tak żeby była wszechstronność w całym tym projekcie. No i mam nadzieję, że wasze maszyny pomogą sfinalizować właśnie ten certyfikat. Zobaczymy, jak wyjdzie. Okej, certyfikat będzie naprawdę nietypowy. Miałam okazję zobaczyć projekt, więc sama nie mogę doczekać się efektu finalnego. Także teraz zapraszam was na sprawy techniczne. Zobaczymy wszystko, co i jak. Zanim przejdziemy stricte do maszyn i w jaki sposób przebiegł cały proces, poprosiliśmy Łukasza, aby podjął mały challenge, gdzie przez 30 minut ma postarać się z tego, co do tej pory zauważył, narysować maszynorobota, wzorując się na częściach maszyn WaterJet. W naszej kolekcji mamy już parę rysunków, które zostały stworzone przez praktykantów, którzy odbywali swoje praktyki w naszej firmie. A oto efekt twórczy Łukasza. Mechaniczny skorpion. Zacznijmy tą historię od tego, jak wyglądał pierwszy projekt Łukasza, który został wycięty, ale finalnie nie wyglądał ekskluzywnie. Następnie zaprojektowaliśmy coś na wzór gotyckich okiennic. Cały projekt był realizowany na maszynie Maxim 1530. Jesteśmy po wstępnym cięciu. Łukasz trzyma właśnie, nie wiem, jak to wygląda. No kurczę. Rewelacja. Pokaż właśnie tutaj od zera zaprojektowany pomysł. I to taki wstępny i wyszło naprawdę bardzo zacnie. W międzyczasie przeprowadziliśmy testy materiałów, które przywiózł ze sobą Łukasz. Test polegał na wycięciu logo w bryle szkła, które było grubości około 40 mm. Podobny test przeprowadziliśmy również w białym kamieniu. Finalnie Łukasz był zaskoczony potencjałem możliwości i precyzją cięcia tych materiałów. Korzystając z okazji, że mamy przed sobą, ze sobą profesjonalistę, chciałabym zapytać, jak wygląda proces tworzenia takiej figurki od pomysłu do finalnego efektu? No więc, żeby stworzyć taki unikat, to no właśnie najpierw warto jest wiedzieć, co konkretnie chce się robić i zaczyna się dosyć prosto, bo bierzemy jakiś materiał, który jest szkieletem, czyli na przykład drut,
Oklejamy go gliną i nadajemy kształt. No a później go malujemy. I te gliny, które zostały użyte do tych akurat konkretnych dwóch figurek, to są gliny polimerowe, które wypieka się pod temperaturą, pod odbrówką termiczną, one się utwardzają, no i potem się je maluje i jest efekt końcowy, taki jak tutaj. Do finalnego cięcia, nazwijmy to gotowego produktu, zmieniliśmy głowicę ze standardowej, której grubość strumienia to 1,06 mm, na mikro, gdzie grubość strumienia to 0,38 mm. Spora różnica dla precyzyjnego cięcia. Do tego celu, zważywszy na to, że elementy były dość małe, na przykład litery, postanowiliśmy użyć podkładów do cięcia o nazwie Durobrik. W ten sposób eliminujemy możliwość utopienia elementów w wannie. Ale to nie jedyna zaleta tych podkładów. Po zmodyfikowaniu projektu, czyli usunięciu niepotrzebnych elementów zdaniem Łukasza, wycięliśmy wszystkie elementy. Aby nadać certyfikatowi wygląd ekskluzywny, wykorzystaliśmy mosiądz, który można by powiedzieć imitował złoto. Może w stanie surowym nie wygląda to za dobrze, ale po wyczyszczeniu, gdzie wstępnie użyliśmy naszej wiertarki stołowej zamontowaną głowicą, którą widzicie na załączonym obrazku, efekt był piorunujący. Tak wyglądają elementy składowe certyfikatu, a tak po ułożeniu ich w całość. Korzystając z okazji, że możemy Cię dzisiaj tu ugościć, powiedz proszę, czy masz na swoim koncie w związku z rzeźbą już jakieś sukcesy, którymi mógłbyś się tutaj pochwalić? No, można by tak powiedzieć. W 2017 roku wziąłem udział w konkursie w takiej prestiżowej szkole Stan Winston School of Character Arts and Design. To był konkurs taki ogólnoświatowy i zająłem tam pierwsze miejsce, więc to był taki chyba największy sukces. Do kolejnej części projektu niezbędna była nasza głowica kątowa Edget, która oprócz ukosowania daje możliwość niwelowania stożka. Projekt zakładał stworzenie podstawki dla wymiennych głów. Materiały, które zostały użyte do tego celu, to konglomerat. Co to takiego? Konglomerat to nic innego jak po prostu zmielony kamień, który w połączeniu z żywicą epoksydową tworzy twardy i odporny na zarysowania produkt. Ten projekt również zawierał elementy z mosiądzu, co nadawało mu prestiżowego wyglądu. Tak wyglądają elementy przed złożeniem, a tak wygląda efekt końcowy. To jeszcze tak na zakończenie zapraszam, abyście zobaczyli efekt końcowy naszej współpracy. Tak to wygląda. Wow. Więc wyszedł nam swoisty unikat w unikacie. Natomiast w ten sposób prezentuje się ten projekt, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Podświetlany tron. Wow, świetnie to wygląda. Tak. A tak wyszedł właśnie ten napis certyfikatu jakości. Oczywiście jest jeszcze nie sfinalizowany i w zasadzie w momencie, kiedy wycięliśmy ten stojak na głowę, zmieniła nam się koncepcja, znaczy w zasadzie mi się zmieniła koncepcja, bo wygląda to na tyle fajnie i profesjonalnie, że w zasadzie chyba ostatecznie odejdę od tego, co zaprojektowaliśmy i zostanie lekko zmodyfikowany. Teraz wygląda o niebo lepiej. Także dzięki wielkie WaterJet Support za wsparcie w tym projekcie i do zobaczenia następnym razem. Masz pomysł? Napisz do nas.